Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, dzisiaj jest specjalny komunikat. Otóż, Szanowni Państwo, zwłaszcza suwereni, musicie wiedzieć, że pan Wojciech Zawadzki, który nie pełni żadnej funkcji, wraz z przyjaciółmi otworzył sobie biuro w Warszawie na ulicy Belgradzkiej 14 / U16 numer 50. Pan Zawadzki ma zamiar wydawać prawo jazdy. Proszę Państwa, to jest w ogóle nieporozumienie. Pan Zawadzki, jak Państwo wiecie, bo niektórzy wiedzą, będąc szefem kancelarii, wyprowadził 175 tysięcy w styczniu. Ale niech mu to będzie. Pan Zawadzki już od dawna nosił się z zamiarem do zrobienia czegoś takiego. To jest niegodne człowieka. Zresztą pan Zawadzki, niejednokrotnie mu wybaczałem, ale to już koniec. Dlatego został wyrzucony. I wiele innych osób. Również pan Orzuł, bo to jest jedna i ta sama paczka tych, którzy myślą, że zarobią krocie. Nie zarobią kroci, bo naród nie będzie u nich niczego wyrabiał, ponieważ te dokumenty będą nieważne, a przez nas będą piętnowane i te plany trzeba pokrzyżować oszustom, bo to są oszuści. Tutaj nauczyli się u mnie wszystkiego, od A do Z. Także, Szanowni Państwo, możecie sobie dzwonić do pana Zawadzkiego. Każdy dokument, który będzie wydany, jest nie tylko że nielegalny, ale jest fałszywy, aby suwerenów ośmieszać. Drodzy Państwo, no tak to bywa. Pan Zawadzki bardzo dużo pieniędzy ode mnie pożyczył, których również nie oddał. Mało tego, bardzo kłamał. I no cóż, to jest takie życie. Skoro jest takie życie, no to po prostu trzeba takiego człowieka piętnować. Zresztą ja nawet nie wiedziałem, ale za malwersację był poważnie karany. No, taka natura jest pana Zawadzkiego. Przykro mi, że to muszę powiedzieć Państwu, ale chcę Państwa przestrzec przed tymi sprawami. Także dziękuję Państwu. Jeszcze jedno, bo tutaj coś jeszcze mam. Sekundeczkę. TV Info 2RP. Oni sobie tam umieścili tego typu rzecz, która, gdzie ta strona jest od dawna zamknięta dekretem prezydenckim. A zatem, Szanowni Państwo, to był wielki spisek. A jeżeli chodzi o pana Małkiewicza, tutaj nie ma co i o czym w ogóle rozmawiać, bo to jest bez sensu. Ja go poznałem, wyrzuciłem go ze wszystkiego. No, będzie jakiś tam pewno jeszcze komunikat lub będzie na stronie napisane parę ciekawych zdań w tym kontekście. W każdym bądź razie, no niestety, mamy to, co mamy. I nasza strona to jest 2rp, jeszcze raz, info.pl. Także dziękuję Państwu za uwagę i uważajcie na hosztaplera pana Zawadzkiego. Dziękuję bardzo i spółkę. Do usłyszenia, do zobaczenia.